Jest sobota, 8:24 rano. Właśnie Miami Heat awansowali dzisiaj do finału NBA, po raz czwarty z rzędu dołączając do bardzo zacnego grona w historii ligi. A my z Wami się łączymy po raz dziesiąty. Z tej strony Piotrek Zarychta. Karol Nilcarz. Witajcie. Karol, mamy za sobą ciekawy finał konferencji na wschodzie. Powiem szczerze, pierwszy raz chyba od dawien dawna trafiłem dokładnie w punkt z tym, jak ta seria będzie przebiegać, bo tak sobie myślałem, że Heat wyrwał jeden mecz na początku, później udowodniał u siebie, że mają tą przewagę, już odpuszczą trochę, wydawało mi się bardziej mecz numer 5, tutaj niedużo im zabrakło i wszystko zamknął w szóstce. No i czy ten ostatni mecz mógł w ogóle inaczej się potoczyć? Bo mi się wydaje, że Heat wyszli tak nabuzowani, nawet nie tyle nabuzowani, oni nie byli przemotywowani. To tak jakby Erik Spoelstra trafił dokładnie w punkt z motywacją na ten mecz i z pełnym zaangażowaniem i koncentracją. Tak, to mu się udało. Ja też chyba w sześciu typowałem, więc mi się to udało. A jeżeli chodzi o ten mecz, tylko początek, ten sam początek Indiany był jakoś obiecujący. Prowadzili 9 do 2, Heat nie wchodzili pod kosz jeszcze wtedy. Rzucali jumpery, mieli pozycję, ale po prostu nie trafiali, zaczęli chyba 1 na 7. Ale od tego momentu seria 11-punktowa, wejście Chrisa Andersena, nie wiem, 5 zbiórek w 3 minuty. Zaczęli pomału trafiać swoje rzuty, wchodzić pod kosz. LeBron miał, ja sobie zanotowałem, że tutaj Miami jest pasywne i podłuje ten, a w tym momencie zaraz LeBron zrobił 3 drive'y i nagle Miami prowadziło już prawie dwucyfrową różnicą. To można było przewidzieć. Na pewno Heat byli wściekli po tym meczu numer 5, który potoczył się nie tak, jakby chcieli. No szczególnie wściekły mógł być LeBron, który zaliczył swoje rekordowo niskie osiągnięcia w playoffach w karierze, no ale zagrał też bardzo mało minut, tam poniżej 30, i dlatego tak to wyglądało. Nie mogli rozwinąć skrzydeł w tym meczu numer 5 przez to, chociaż naprawdę mieli już Pacers wtedy na widelcu, ale Lance Stevenson postanowił ukraść piłkę LeBronowi od tego i piątego faulu LeBrona w efekcie tej akcji to się zaczęło, a dzisiaj nie było chyba wiary w Pacers, że mogą coś osiągnąć. Znowu był ten ruch ciała niezbyt dobry po kolejnych drive'ach i kolejnych podaniach na zewnątrz i kolejnych straconych punktach. Paul George, który, mój Boże, rzucił 4 punkty więcej od LeBrona Jamesa w tym meczu, ale to jest duże przekłamanie. Tak, wszystko było w garbage time i w pierwszej połowie znowu Paul George był niewidoczny, tak? Jeden punkt, 0 na 6 z gry. 0 na 6 z gry. I znowu, jeśli zauważysz, w meczu numer 5 był chwalony, rzucił 37 punktów, ale to nie były łatwe punkty. To nie były łatwe punkty, on po prostu trafiał swoje rzuty. I to nie były łatwe rzuty. I jeżeli on ich nie trafia, zazwyczaj to nie jest takie łatwe, bo on, to co się podkreśla, Paul George, kiedy miał ten, zaczął się jego slump, tak jak slump Indiany, chociaż jego slump zaczął się trochę wcześniej już. On nie ma łatwych pozycji. On nie ma łatwych pozycji. Ani on jakoś sobie nie potrafi wykreować, ale przede wszystkim drużyna nie potrafi mu wykreować. On nie biegnie po zasłonach, on nie dostanie pod koszem piłki na prostego layupa. Bardzo rzadko się to zdarza. I w pierwszej połowie on znowu był tym spot-up shooterem i go po prostu nie było. I tylko ciągnęli to Stevenson, który był w stanie pociągnąć przez pierwszą kwartę, przynajmniej część jeszcze, i David West, który zaczął 5 na 5, w sumie skończył 8 na 11, ale całej reszty po prostu nie było. Roy Hibbert był znowu beznadziejnym Royem Hibbertem. Był trochę podłamany, chyba nawet w defensywie nie było tych jego rotacji zbyt szybkich. Był wolny nawet jak na siebie. I to było czuć po prostu już po tej pierwszej kwarcie, od połowy pierwszej kwarty, że Indiana tego nie ma. Tak jak było rok temu w meczu numer 7, gdzie był blowout i zdecydowane zwycięstwo Heat. Tak i tutaj znowu to miało miejsce. Dla Indiany nie, może to i dobrze, bo ten sezon był tak emocjonalnie góry i doliny właściwie, że to chyba tak musiało się skończyć, bo tak jak Frank Vogel powiedział na konferencji, że po prostu nie są jeszcze w tym miejscu co Heat. Nie są wystarczająco, żeby pokonać Heat, i nie będą. Myślę, że w tym zestawieniu nie będą, bo niestety ich lider i liderem jest David West. David West będzie jeszcze starszy i będą musieli zrobić jakieś zmiany w składzie, bo trzeci rok z rzędu
nie są w stanie pokonać Miami. No właśnie, i teraz co zrobić dalej? Ja tak sobie myślę, Larry Bird będzie miał naprawdę twardy orzech do zgryzienia, bo samo to, czy podpisać Lance'a Stephensona, tam to nie jest moim zdaniem największy problem. Wydaje mi się, że tam większym problemem jest kwestia trenera, bo Frank Vogel oczywiście jest wysokiej klasy specjalistą, ale chociażby to, na co zwróciłeś uwagę, czyli rozrysowanie jak najłatwiejszych zagrywek dla swoich najlepszych graczy, żeby ich czasami po prostu najzwyczajniej w świecie uruchomić, żeby załatwić dla nich łatwy start, bo wtedy jak on gość trafi dwa nawet rzuty spod kosza proste, to wtedy już inaczej funkcjonuje, bo już wie, coś rzuciłem, coś mi się udało i później to może łatwo wyglądać. I z tego względu ja bym widział częściej właśnie zagranie dla Paula George'a pod kosz, bo on bardzo często w tej serii był kryty przez Dwayna Wade'a, czyli zawodnika od siebie niższego. Więc Dokładnie. nic prostszego niż dobrze go wyizolować na dole, żeby dostał piłkę i rzucił nawet po prostu za zwykłego pół obrotu nad Wade'em. No, Tak, wyciągnij już ma rękę w bliżej górę. kosza, nie? Dokładnie. To jest prosta rzecz. To jest to, co w pewnym momencie, jak Thunder przegrali mecz z Clippers, co wtedy Chris Paul przejął Kevina Duranta, to był ten sam zarzut do Scotta Brooksa, że Kevin Durant nie ma zagrywki takiej, który jest wyizolowany na low poście 3 metry od kosza. Tak, i tym bardziej, że Oklahoma City ma większe możliwości grania niskim składem, bo Tak. ktoś, nie wiem, Frank Vogel może się usprawiedliwiać, no dobra, jest Hibbert West i gdzie to miejsce pod koszem dla Paula George'a, ale by się znalazło, bo i Hibbert, i West mogą rzucić z półdychy, Dokładnie, więc więc mogą jakiś trochę spacing by był. rozszerzyć. I zobacz, ile widziałeś takich zagrań backdoor do Paula George'a, albo jakichś Nic. ścięć, albo w ruchu, kiedy dostawał piłkę, jak Wade często dostaje od LeBrona, czy kogoś, gdzie wchodzi pod ten kosz, czy to widzimy też w Spursach. Tego nie ma. Paul George zazwyczaj albo jest spot-up shooterem, albo musi sobie sam kreować. No, to już. Ewentualnie po jakimś pick and roll, i to nigdy nie jest efektywne. Paul George nie jest jeszcze na tym poziomie. Ja widzę, że on może wejść na jeszcze dwa poziomy wyżej ofensywnie, Ale on do ale tego potrzebuje wsparcia i od pozostałych zawodników, i przede wszystkim od Tak. trenera. Bo to też jest tak, że sam zawodnik może się nauczyć wielu rzeczy, ale też nie będzie w stanie tego egzekwować sam na boisku. No, spójrzmy sobie tak na jedną rzecz. Czym LeBron James najbardziej się poprawił, odkąd przyszedł do Miami Heat? Gra tyłem do kosza to jest jedno, ale jak dla mnie kluczem są ścięcia. Ścięcia Gra bez bez piłki piłki też. i to jest to, czego on się nauczył, to jest to, co też bardzo mocno wdrożył Erik Spoelstra w tej drużynie. I to jest właśnie ten mechanizm działający z dwóch stron, że z jednej strony zawodnik pracuje mocno nad tym i poprawia, a z drugiej strony jest ten trener, który to zauważy i który będzie chciał to wykorzystać. Bo w tym momencie ile razy się zdarzało tak, że ktoś gdzieś się zagapił, LeBron James uciekał za plecy i już były punkty łatwe. Dzisiaj nawet była taka jedna sytuacja, kiedy on uciekł, chyba właśnie George'owi, dostał piłkę od Chrisa Boscha, próbował skończyć z góry, ale sfaulował go Keith Copeland. Gdzieś tam już oczywiście w momencie, kiedy spotkanie było rozstrzygnięte. No, ale to są banalne punkty. Nawet jak nie trafił przy tym faulu, to miał dwa rzuty osobiste i mógł dalej Dokładnie. kontynuować. Więc Dokładnie, to jest zawsze w rzutach osobistych 80%, tak? 80%, 80% rzut zamiast rzutu 40% dokładnie. Paula George'a przez ręce. Przecież mówisz o LeBronie, tak samo Dwayne Wade, ile on grał kiedyś, on grał na piłce. Tak, On był zupełnie. liderem, a ile on teraz ma ścięć, ile on gra bez piłki. Ile on dzięki temu punktów zdobywa. Dwayne Wade nie hoguje piłki. Jeśli ją dostaje, robi szybko. 2, 3, 4, wchodzę pod kosz, rzucam i tyle. I nie trzymam piłki. I na tym żyje Dwayne Wade, który oczywiście jest już starszy, a Paul George jest, no wiadomo, bardziej atletyczny, młodszy, ma lepsze warunki fizyczne i ma potencjał do tego, aby jeszcze do tego grać po dwóch stronach parkietu, bo Wade nigdy nie był super obrońcą, a Paul George ma potencjał i jest już bardzo dobry. Rzeczywiście mi się wydaje, że to będzie zmiana trenera w Indianie. Jest to bardzo możliwe, nie jest to pewne. Mi się wydaje, że to jest takie 60%. Troszeczkę się skłaniam ku temu, że jednak będzie, bo może coś już w tym zespole pękło, ale przede wszystkim myślę, że osiągnęli już swój sufit troszeczkę. A sufit osiągnęli, tak jak się mówi, nie wtedy, kiedy trzeba, ten szczyt, tak? Osiągnęli go w sezonie regularnym na początku i potem nigdy nie potrafili do tego wrócić, bo grali po prostu nierówno i w zeszłym roku byli bliżej, grali lepiej. W zeszłym roku grali lepiej niż w tym roku.
Ale też kwestia tego, że zupełnie inaczej Miami Heat podeszli. Pamiętaj. Inaczej Miami Heat podeszło, lepiej pracowali z Hibbertem. Tak, dokładnie. Nie dali mu tych łatwych punktów, nie dali się przepychać. Ale to nawet nie było kwestia tego. Dla mnie kluczem do wyłączenia Hiberta w tej serii, bo to, że on tam zagrał te mecze na 0 punktów, ileś w tych playoffach, to jest jedno, ale oni przede wszystkim robili wszystko, żeby on się czuł niekomfortowo, bo to było Tak, tak, i że za daleko. każdym razem, nawet nie chodziło o to, że on dostawał piłkę daleko od kosza, bo to jest Ale też. daleko w obronie, że on musiał stać daleko od obrońcy i Tak. on się gubił. To było widać w tym meczu też, że on Ale był dla tak. mnie kluczem było co innego. Dla mnie kluczem było to, że zawsze jak Hibbert dostawał piłkę w low poście, to ktoś z tyłu podskakiwał do niego i albo mu ją próbował wybić z dołu, albo klepnąć piłkę od góry. Także Hibbert nigdy nie miał takiego komfortu, jaki miał rok temu. I to Tak. była podstawowa różnica, że Hibbert niezależnie od tego, czy trafiał, czy nie trafiał, czy grał na swoim poziomie, czy też nie, to on nigdy nie mógł czuć się do końca komfortowo. To są te wszystkie pułapki, które wymyśla gdzieś tam Erik Spoelstra. I ja myślę, że my w tej chwili sobie gadamy. Jest godzina chyba 2:30 mniej więcej na Florydzie teraz. Erik Tak. Spoelstra, jeżeli śpi, to oczywiście pewnie mu się śnią finały, a jeżeli nie śpi, to już rozpracowuje plan, w jaki sposób zakładać pułapki, czy to na San Antonio, czy na Oklahoma City. I Wiesz, to jest właśnie ta ogromna różnica, którą mieli Miami Heat. A wracając jeszcze do Indiany, to tak sobie myślę w perspektywie tego lata, że Larry Bird musi zrobić zmianę trenera, z tego względu, że nawet jeżeli Frank Vogel ma mnóstwo jeszcze miejsca do poprawy, jeśli chodzi o same pomysły na ofensywę, bo w obronie to tam dużo, dużo więcej do poprawy nie ma, to dla mnie największym problemem jest to, że on nie potrafił zapanować nad psychologią swoich zawodników. Nad tym, żeby oni rzeczywiście byli dalej jedną grupą. Te historie, które się pojawiają o tym, że Lance Stevenson trochę zwariował po tym, jak nie dostał się do meczu gwiazd. O tym, że Paul George możliwe, że spał z dziewczyną Raya Hiberta. O tym, że przyjście Andrew Bynum podłamało Hiberta. Brakuje tam silnej psychiki w tej drużynie. Tam nie ma wielu takich zawodników jak David West, którzy choćby się waliło i paliło, to on swoje robi. I tam możliwe, że jest potrzebna zmiana trenera. Ja bardzo często będę przywoływał ten argument, który kiedyś podał Jerry Reinsdorf, właściciel Chicago Bulls, po tym jak Doug Collins doprowadził ich do finału konferencji i rok później został zwolniony. Jak Chicago rok po roku robiło kolejne kroki naprzód i w jego miejsce przyszedł Phil Jackson, że Doug Collins przeprowadził się tego z punktu A do punktu B, ale żeby przeprowadzić z punktu B do punktu C jest potrzebny ktoś inny. I takie wrażenie mam, że to jest dokładnie ta sama historia w Indiana Pacers, że potrzeba kogoś innego, kto przeprowadzi ten zespół dalej. Frank w ogóle wykonał ogromną pracę, świetnie sobie poradził z zadaniami, które miał w międzyczasie, ale nie wiem, czy jest w stanie zrobić z tą drużyną coś więcej i dlatego dałbym szansę komuś innemu. Tylko teraz pytanie, w jaką stronę iść. Czy próbować, nie wiem, Jeffa Van Gundy'ego namówić? Może Lionel Hollins, wydaje mi się, tutaj może być bardzo ciekawym pomysłem w perspektywie Indiana Pacers. Jak myślisz? Myślę, że coś takiego, chociaż przydałby się dobry koordynator ofensywny. Nie wiem, czy Lionel Hollins tak dużo ofensywnie poprawi w stosunku do Franka Vogela, ale masz rację, że rzeczywiście tu powinna być jakaś zmiana, bo jednak zawsze chce się osiągnąć najwyższe cele. Chicago miało swoje Detroit, Indiana ma swoje Miami, tylko że Chicago miało Michaela Jordana i Scottiego Pippena. Indiana ma Paula George'a, to jest trochę mniej. Mimo wszystko, tak się wydaje, tak? Nie, no Pomimo, oczywiście, ale też że wiesz, wiadomo, że na zupełnie końcu lat inaczej. 80. Jordana się inaczej postrzegano na pewno, niż postrzegano go w połowie lat 90. już. Ale rzeczywiście ktoś by musiał tu przyjść, szczególnie jeśli chodzi o ofensywę, bo w defensywie, tak jak mówisz, cały czas oni bronią dobrze, mają swoje spadki, ale ja cały czas mówię, że to bardzo często wynika z ofensywy. To jest może dziwne myślenie, ale z ofensywy wynika ich słaba defensywa. Jeżeli oni są strasznie niepewni i im nie idzie z przodu, to często i z tyłu po prostu mają troszeczkę mniejsze zaangażowanie, są wolniejsi. Po drugie, mają trudniejsze sytuacje, bo jest więcej kontr. To automatycznie przestawia się na większą zdobycz punktową przeciwnika. Mają do podjęcia decyzję. Myślę, że coach to jest pierwszy. Lance Stevenson, muszą go zatrzymać. Ja nie wierzę, żeby go nie zatrzymali, tylko że no już mają 65 milionów prawie w wydatkach. To są gwarantowane umowy. Nie licząc Luisa Scoli.
Więc mają sporo. Na pewno nie zatrzymają Evana Turnera, to jest 1000%. To jest pewniejsze niż to, że słońce wschodzi i zachodzi. Więc będzie ciekawie, ale o tym będzie okazja porozmawiać, kiedy będzie off-season i takich tematów w stosunku do większości drużyn. Będzie sporo, szczególnie w stosunku do tych, które no, będą mierzyły jak najwyżej, a Indiana. Myślę, że nawet pomimo przetasowań, jakie mogą się w składzie pojawić, to i tak będzie konkurować, bo no, na wschodzie zbytniej rywalizacji. Nie należy się spodziewać, że w jeden sezon ten wschód tak się po prostu zmieni i poprawi na tyle, żeby Indiana, nie wiem, męczyła się o bycie w pierwszej czwórce, na przykład wschodu. Dokładnie. To sobie teraz tak jeszcze pomyślmy chwilę głośno o Miami Heat, bo w końcu dostaliśmy cztery mecze z rzędu. Moim zdaniem, nie licząc tego, nawet licząc ten mecz piąty, abstrahując od LeBrona Jamesa, dostaliśmy wreszcie cztery mecze z rzędu równej gry od wielu zawodników, bo co chwilę ktoś się pojawiał. W meczu numer 3 był to Chris Andersen, w czwórce był to Ray Allen, w piątce Rashard Lewis, świetny występ. Teraz z kolei no, znowu Rashard Lewis, znowu Chris Bosh, który trzy razy z rzędu przekroczył 20 punktów. I to byli wreszcie chyba ci Miami Heat, których my oczekiwaliśmy od dawien dawna. To już nie było takie przechodzenie kolejnych serii na jak największym luzie, na jak najmniejszym zmęczeniu. To nie było to, co było w serii czy z Brooklyn Nets, czy wcześniej jeszcze w pierwszej rundzie. To byli wreszcie ci Miami Heat, na których ja osobiście czekałem. I jeżeli oni taką swoją. Zresztą oni dla mnie byli faworytami do mistrzostwa od początku. I dla mnie w tej chwili, po tym co oni pokazali w serii z Indiana Pacers, niezależnie od tych problemów, które były w Indianie, to dla mnie Heat są znowu faworytem do mistrzostwa. Tak, ja się tutaj z tobą zgadzam. Tak czekaliśmy na to, kiedy Miami wrzucą tą wyższą przerzutkę i myślę, że to miało miejsce po meczu numer jeden, że naprawdę zrobili wszystko, co w ich mocy. Naprawdę mecz numer 5 mogli wygrać. Nie wyszło, zdarza się. To była taka sytuacja, że no po prostu weszli na ten najwyższy swój poziom Indiana Pacers już takim ostatkiem sił. No i Miami nie dało rady, ale w szóstym meczu zadbało o to, żeby tą serię skończyć. I wyglądają dosyć przerażająco. Ale myślę, na kogokolwiek trafią w finałach, to będzie i tak trudniejsza seria niż z Pacers. Bo ofensywnie nie będą grali z taką drużyną, która nie będzie potrafiła zdobywać punktów. Czy to San Antonio, czy to Oklahoma. To będzie naprawdę super seria, tym bardziej, że obie drużyny będą miały wystarczająco dużo wypoczynku. Finały zaczynają się dopiero w czwartek, więc Ale tak czy wiesz, to siak. też jeszcze zależy. Jeśli dzisiaj się okaże, że Oklahoma City wygrają, no to No oni, to tak, ale Zachód to nie będzie miał kiedy gdzie jest? W odpocząć. poniedziałek, tak? W poniedziałek jest mecz numer 7 No chyba. to będą 3 dni różnicy. No to 3 dni, to 3 dni różnicy, ale Przeżarli aż 3 dni pewnie. odpoczynku to jest tak sporo, wystarczająco myślę. Czy to dla Oklahoma, czy San Antonio jest starsze, ale to się tak mówi, a za to Oklahoma jest młodsze, ale grają o wiele większe minuty i to było widać wczoraj. To Właśnie. było widać wczoraj, więc może Tak płynnie właśnie ładnie wspomnimy o tej przeszedłeś serii. do tej drugiej serii, bo wczoraj naprawdę mieliśmy do czynienia z czymś chyba niespotykanym w historii. To nawet sam Tim Duncan, który niejedno przyszedł w playoffach, powiedział, że nie pamięta takiej serii, w której żaden mecz nie kończył się wyrównany. I tak prawdę powiedziawszy, w każdym spotkaniu można było sobie odpuścić czwartą kwartę. Tak. No ja oglądałem tyle czwartej kwarty, ile Carlos Boozer grał w czwartej kwarcie w tym sezonie, w tej serii, więc no, więc nie za dużo. Nie za dużo. No, powiem szczerze, jeżeli jakaś zmiana miała nastąpić w piątce San Antonio, to oczywiście też myślałem, że to może być zejście Tiago Splittera, ale że będzie to Matt Bonner, to się nie spodziewałem. No to było zaskoczenie, ale spokojnie, już nie wychwalajmy tak Grega Popowicza za Matta Bonera, bo Bo to Matt też było z Bonner, to drugiej nie była strony. dobra decyzja. On nie grał dobrze. On Znaczy nie on grał nie dobrze trafiał i. swoich rzutów, Spurs byli z nim na A plusie, ale on nie tak, trafiał swoich. ale rozszerzał tą Rozszerzał obronę. I to jest obronę chyba i wyciągał kluczowe. Ibakę, dzięki czemu łatwo było penetrować to dla Ginobili'ego czy dla Parkera rozrzucając jego piłkę, czy też łatwiej było dostarczyć piłkę po prostu do Duncana po sam kosz. Tak. I to chyba było, to była główna, główny atut, bo jednak Matt Banner nie trafiał rzutów i w obronie też nie grał za dobrze, ale był konsekwentny.
Albo jest Banner, albo jest Diaw. I gra jeden wysoki. Tylko tam pod koniec pewnie już tam Jeff Ayers i tak dalej. I nie grał Duncan ze splitterem. Nie grał Duncan ze splitterem. Było rozszerzenie obrony i naprawdę Parker rzucił niby 12 punktów w tym meczu, ale zaczął mecz świetnie, wchodził pod kosz, rozrzucenie piłki. Trochę ten mecz przypominał. Dzisiaj też było podobnie, tak jak Miami. Norris Cole, LeBron na zewnątrz i trójki. 13 na 26 bodajże rzucali wczoraj z Persji. Po prostu trafiali swoje trójki, ale po prostu mieli pozycję do tego. I tak to się musiało zakończyć. Dobry ruch po prostu. Jako taki Grega Popowicza i myślę, że będzie się tego trzymał w meczu numer 6. I czy zostawi Banera w pierwszej piątce? Może tak. I Diałem wejdzie z ławki. Ja jestem tego prawie w 100% przekonany. Ja kocham Borisa Diała. Po prostu jak się patrzy, jak on gra, taki on po prostu gra fenomenalnie. Nie? Jak patrzysz na Borisa Diała, myślisz, kurno, ja też mogę grać w NBA. To jest... No, przepraszam. Wiem, że ktoś mnie zje za to, ale jeżeli ktoś widział Magica Johnsona w 96 roku, to jest chyba najbliżej do Magica Johnsona tak. W 96 roku. W takich małych dawkach, bo może on nie gra tyle, nie robi takich statystyk, ale on jest duży, on był rozgrywającym, powiedzmy, on przychodził do tej ligi jako PGSG i ma ten ball handling cały czas, świetnie widzi boisko, świetnie podaje i podaje jeszcze w takim stylu, no, dosyć efektownym. To nie są takie zwykłe podania. To są podania, które przykuwają uwagę i to jest gra przede wszystkim efektywna i przede wszystkim jedna rzecz. To jest koleś, który czasem za dużo podaje, ale to jest koleś, który kończyć potrafi. Więc nie możesz tak po prostu tylko blokować mu kąty do podań, bo on tą akcję wykończy albo wymusi jakiś faul. Rzuci za trzy, zaczął trafiać. Trafił dwie struje, które oddał i naprawdę był plus 19 w 28 minut. Jest w tych playoffach bardzo efektywny i należy się spodziewać w meczu numer 6 znowu zagrał duże minuty. Ja myślałem, że on zagrał więcej, ale 28 minut to wynikało po prostu z tego, że ten mecz się zakończył i nie wiem, Jeff Ayers 6 minut, Aaron Baines 3:30, więc troszeczkę to było obcięte. Ale naprawdę świetnie się to ogląda, no i świetnie się ogląda oczywiście Timiego Duncana, który zalicza znowu linijkę jak za swojego prime'u. 22 punkty, 12 zbiórek, znowu bardzo skuteczny, znowu niszczy w pick and rollach. I cóż, efekt i Bucky był, ale w tym meczu kryzys. Kryzys to chyba całej drużyny. Ale to mi się wydaje, tutaj Scott Brooks może zrobić z powrotem, odzyskać sobie tą przewagę, robiąc kolejną zmianę, wystawiając chociażby Perry'ego Jonesa za Kendricka Perkinsa bądź innego zawodnika, nie wiem, Karona Butlera nawet. I wtedy on może odzyskać to, co stracił właśnie przy zdjęciu, przy braku gry splitter Duncan jednocześnie na boisku. Bo jeżeli on w tym momencie wprowadzi czy to Perry'ego Jonesa, czy Karona Butlera i któryś z nich będzie odpowiedzialny za Mata Bonera, to Ibaka przy Duncanie będzie pod koszem. Przynajmniej tak, będzie tam częściej niż jak był przy Bonerze, chociażby czy Borisie Diaw. Więc tu zdecydowanie pójście w niższy skład. Trudno, trzeba grać Kevinem Durantem na pozycji silnego skrzydłowego. Nie ma innej opcji. Tak. Jeżeli Brooks chce wygrać, to musi to zrobić. Tak, uciekał od tego Scott Brooks i można było go zrozumieć, bo jeżeli Spursi grali wysokim line-upem, to Durant się męczył. Durant przeciwko Duncanowi albo Splitterowi, no, był wykorzystywany, tak? Ale przy niskim składzie Spurs, a takiego należy się spodziewać, bo to jest Greg Popowicz, on nie boi się zmian. Myślę, że coś takiego by musiał zrobić, ale nie wierzę, żeby to zrobił od początku. Myślę, że zacznie Perkinsem i ewentualnie w trakcie meczu. Ja tylko nadzieję, że chociaż jeden mecz w tej serii będzie wyrównany, bo rzeczywiście te różnice z średnio ponad 20 punktami wygrywają swoje mecze gospodarze, bo nie było żadnego zwycięstwa gości w tej serii. I miejmy nadzieję, że w końcu to się zmieni. Oklahoma przegrała swoje mecze 80 punktami w sumie, więc a przegrała ich 3, więc to jakaś wskazówka. Dwa z czterech najwyżej przegranych meczów w historii swojej drużyny właśnie teraz, San Antonio. Właśnie teraz. I można Scottowi Brooksowi, tego meczu Scott Brooks by nie wygrał, cokolwiek by zrobił, tutaj nie należy go ganić za nic.
Ale znowu Jeremy Lamb nie grał w pierwszej połowie, tylko grał Derekiem Fisherem. Tak się wydawało, że Lamb może zagrał, bo grał nieźle, ale nie grał. To by nic nie zmieniło, ale jednak tak, taka mała rzecz. Jednak zobaczymy, co będzie robił w ostatnim meczu. Ja myślę, że Perry Jones grał tam jeden mecz, któryś ten i gra. Ja zauważyłem, że on grał naprawdę dobrze w defensywie, więc myślę, Tak, że on tak. sobie, że on sobie, Tym sobie bardziej, poradzi. jeżeli będzie miał takiego Matabonera, czyli człowieka niewymagającego zbyt wielkiej uwagi, Tak. znaczy tu będzie kluczem to, żeby Perry Jones dobrze schodził do podwojeń, żeby dobrze schodził do pomocy w obronie, w sytuacji, kiedy będzie penetracja i żeby szybko wracał do Bonera, jeżeli piłka będzie szła w jego kierunku. I to Tak, jest a tyle. Perry Jones jest na tyle młody i na tyle zwinny i szybki, co było widać, gdy grał, że i po pierwsze jest wysoki, tak? Ma zasięg, więc może nawet zablokować ten rzut, wpłynąć, a wiadomo, że Matt Banner nie ma najszybszego wyrzutu i nie ma najwyższego wyrzutu. Tak, może to tak Już trochę tam wczoraj dostał. z boku głowy, Tak. niezbyt właśnie wysoko parabola, tylko bardziej płasko, więc tam jest Także. możliwość, łatwa sytuacja dla Jonesa do nadgonienia ewentualnego błędu w ustawieniu się po defensywie. Więc trudna sytuacja dla Scotta Brooksa. Zresztą widać troszeczkę reputację coachów, bo gdyby Scott Brooks zrobił coś takiego jak Greg Popovich wczoraj, to tak wyglądało, bo wcale nie wyglądało dobrze, jak Matt Banner był na boisku, to byłby krytykowany na pewno. Scott Brooks na bank. A że to zrobił Greg Popovich, no to Znaczy wiesz, to też nic się o tym nie mówi. Chociaż mówię, no to, każdą że. decyzję trenera tak naprawdę determinuje ocenę tej decyzji wynik końcowy i Spurs obronili zwycięstwem. To wystawienie Matta Bonera obroniło się tym niewielkim plus 6 przy jego Tak. nazwisku. No inna sprawa, że Greg Popovich już tyle lat udowadniał różnymi rzeczami, że potrafi właśnie zaskakiwać, że czasem nawet zła decyzja, którą powiedzmy mogłaby być ta decyzja z Mattem Bonnerem, może dać drużynie kopniaka, bo to jest to, co powiedział w wywiadzie pomeczowym Manu Ginobili. To nie było kwestia samej taktyki, tylko przede wszystkim Spurs wygrali ten mecz zaangażowaniem, bo w Tak. pierwszej kwarcie ja byłem bliski tego, żeby zobaczyć, że Spurs załamią się rzeczywiście, bo Thunder cały czas prowadzili w tej kwarcie paroma punktami i cokolwiek Spurs nie zrobili, to po chwili Thunder odpowiadali. Tam Reggie Jackson trafił chyba pierwsze 5 rzutów z gry. Tak, Oni a cały czas byli na potem miał 0 na prowadzeniu. 5. Tak, i końcówka tej pierwszej kwarty, kiedy Spurs dochodzili, kiedy trafił Mills, kiedy trafił Green, kiedy trafił Ginobili i kiedy oni wreszcie na sam koniec tej kwarty doszli na to 32-32 tym ostatnim rzutem, to w tym momencie dopiero ja zacząłem wierzyć, że oni są w stanie wygrać ten mecz. Natomiast na początku to dla mnie wyglądało tak, jakby Thunder rzeczywiście byli w stanie powtórzyć to sytuację sprzed 2 lat. Ale dla mnie, niezależnie od tego, co zrobi Scott Brooks, klucz jest jeden. W tej serii nie ma prawdziwego Kevina Duranta. I to jest fantastyczna robota Kawhia Leonarda i Danego Greena. Tak. Tym razem Kawhi Leonard wczoraj przede wszystkim zajął się Russellem Westbrookiem, który też jest fenomenalny w tej serii, ale ograniczył go na tyle, że on po prostu miał mniej prób oddanych, rzucił 21 punktów, 7 asyst, czyli no, dobra linijka, ale został spowolniony. Też potem switchował do Duranta. Durant rzucił sobie 25 punktów, ale to cały czas się wydaje, że to jest to 5, 6, 7, 8 punktów Za mniej mało. niż byśmy oczekiwali. To jest zasługa Danny'ego Greena i Kawhia Leonarda. Po drugie, Durant, jedna rzecz. W obronie jest Dziurawy. dziurawy. Ta trójka Danny'ego Greena to jest ta, która doprowadziła do 32-32, jeżeli się nie mylę. Durant pomaga przy penetracji bodajże Parkera, ale takiej zabezpieczonej dosyć. Zostawia Greena kompletnie niekrytego. Nie zostawia się Danny'ego Greena. Ja już wolę layup oddać Parkerowi albo trudny layup Parkerowi niż trójkę kolesiowi, który w meczach w San Antonio rzuca ze skutecznością 17 na 27. 17 na 27 i za 3 na bardzo wysokim To jest procencie, chyba taka powyżej skuteczność, jaką 50. Durant ma spod kosza w tej serii. No właśnie, więc nie można tak zostawiać i dlatego on już dostawał Not So Solid chyba 2 razy. W tych playoffach teraz nie dostanie. Kto inny dostanie, co ciekawe. Ale Durant jest dziurawy i troszeczkę w tej obronie śpi. Jeden na jeden jest dobry, ale w systemowej obronie troszeczkę czasem zasypia. Spojrzy się nie tam, gdzie trzeba, zagapi się. No mówię, Danny'ego Greena nie można zostawiać. Danny'ego Greena nie wolno zostawiać i
to będą musieli zmienić. No oczywiście, jeżeli znowu nie będzie energia w drugą stronę w meczu numer 6 i znowu nie będziemy mieli meczu numer 7, bo w tej serii nie można, po każdym meczu można było powiedzieć, że o, tym razem ten momentum tak zwany przeszedł na drugą stronę, tak? Po meczach w San Antonio wydawało się, dobra, jest po serii, chyba że Ibaka wróci, stanie się cud. Cud się stał i Wrócił. stał się na tyle mocno, dokładnie, na tyle to były znaczące zwycięstwa i wejście w ten mecz przez Oklahomę się wydawało, o kurczę, powtórka z rozrywki. Ale jednak nie. Może gdyby Reggie Jackson był zdrowy, bo widać, że do niego doszła ta kontuzja. 5 na 5 zaczął, 0 na 5 później, nieefektywny. I też mały kamyczek dla Scotta Brooksa. Prowadzą 6 punktami, zaraz w końcówce, chyba pierwszej i na początku drugiej kwarty, gra wysokim składem, gra Collisonem z Adamsem. I to było efektywne niegdyś, ale na tą rotację Spurs, jaka była w tym meczu, nie za dobrze i ofensywnie wyglądało to źle. Caron Butler wchodzi w drugiej połowie dopiero, czy w drugiej kwarcie. Myślałem, że Scott Brooks się dopasuje tutaj i będzie grał niskim, żeby tą obronę rozszerzyć. Zagrał krótkie minuty, bo krótkie minuty Adamsem i Collisonem, ale to był duży minus. Nie sprawdzałem, ale to był spory minus. I wtedy Spurs zaczęli uciekać, bo ta ofensywa Oklahomy, która była niezła i te rzuty wpadały, to z Adamsem i Collisonem trochę tego brakowało. Tym niemniej, mimo tego, i tak by tego meczu nie wygrali, bo po prostu byli no, dwie klasy słabsi. W ogóle się wydaje, że jakakolwiek drużyna przegrywa, jest zawsze dwie klasy słabsza w tej serii. Zresztą Więc może nawet nie zobaczymy. tyle dwie klasy słabsze, co jak dla mnie dwie klasy mniej zmotywowane i Mniej jest skoncentrowane. motywu. Bo to nie jest kwestia, to są, wydaje mi się, drużyny o bardzo podobnym potencjale, o bardzo podobnych Tak. umiejętnościach, tylko w poszczególnych meczach dochodzi po prostu do albo przemotywowania, albo do niedomotywowania, albo do takiej sytuacji, że po prostu jedna drużyna jest w tak dobrej dyspozycji, że druga nie jest w stanie za nią nadążyć. I tu jest problem, bo powiedzmy sobie szczerze, do połowy drugiej kwarty Thunder grali naprawdę świetny mecz. Tylko w Ale pewnym momencie, no oni obroną to przegrali. 32 punkty w pierwszej kwarcie, 33 w drugiej, 29 w trzeciej. Jak się traci 94 punkty po trzech kwartach, no to no nie naprawdę mało. ciężko jest wygrać i to tym bardziej na wyjeździe, więc tutaj nie mieli szans. Tak jak Dlatego mówisz. jak myślisz, będzie siódemka, czy nie? To no, ja bym chciał, żeby była siódemka, bo im więcej meczów, tym fajniej, przynajmniej dla mnie. Natomiast nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jeżeli Kevin Durant zagra wielki mecz, to będzie siódemka. Ja czuję, że coś ta seria wygląda cały czas mono tak samo i myślę, że ta siódemka będzie, ale i tak Spursi awansują, chociaż przewiduję, że ten mecz numer 6 będzie bardziej wyrównany. Ale nie zdziwię się z jednej strony, jeżeli będzie blowout w jedną albo blowout nawet w drugą stronę. No Chociaż nie, wydaje mi OKC się, że jeżeli przy Spurs mają swoim swoim meczu, to kibicach nie nie będzie powinni się blowoutu. złamać w pewnym momencie. I powinni mieć wystarczająco dużo energii. Serge Ibaka powinien być bardzo zmotywowany, mimo kontuzji. Widać, że jest twardy chłop i potrafi z kontuzją grać, więc on się zmotywuje. Jeżeli on się zmotywuje, to jego motywacja, jego energia dała dwa bardzo, bardzo przekonujące zwycięstwa. Więc bardziej bym się tu przychylał do meczu numer 7, w którym i tak Spurs powinni zwyciężyć, ale w tych playoffach Wszystko jest możliwe. ciężko o trafne i celne przewidywanie. Dobra. Teraz jeszcze na szybko przegadajmy jedną sprawę, zanim zamkniemy podcast. Mianowicie Clippersi odpadli z gry, ale znowu o nich głośno. Z jednej strony mamy sprzedaż klubu za 2 miliardy dolarów człowiekowi z Microsoftu, Steve'owi Ballmerowi, a z drugiej strony pojawia się to, na co wszyscy czekaliśmy, to co zapowiadał chociażby Paweł Piórkowski w swoim tekście o Donaldu Sterlingu. O Donaldzie Sterlingu, czyli pozew przeciwko NBA z żądaniem odszkodowania w wysokości 1 miliarda dolarów. Oczywiście nie mamy jeszcze wglądu, możliwe, że nie będziemy mieli, jakie dokładnie zarzuty podnosi Donald Sterling, ale trudno się nie domyśleć, o co chodzi. No i powiem ci szczerze, kiepsko pod względem reputacji może wyglądać drużyna Clippers. Znaczy, nie, może inaczej. NBA może tutaj dużo, najwięcej przegrać. NBA jako cała organizacja, bo oczywiście jak najbardziej dobrym rozwiązaniem była próba odsunięcia od siebie człowieka, który tak negatywny
oddźwięk potrafił spowodować swoją wypowiedzią. Ale to, co pisał Paweł, możliwe, że zbyt szybko i zbyt radykalnie liga podeszła do kwestii Sterlinga i tutaj może się na tym przejechać. I tak w sumie śmieszna rzecz wczoraj, to nawet siedziałem, żonie swojej powiedziałem o tym, że Sterling, że wyszły badania, że Sterling ma Alzheimera i że to mniej więcej miesiąc temu zostało zdiagnozowane. I moja żona na to ciekawe, ile zapłacił lekarzom za to, żeby dostać za tą miesiąc do tyłu taką diagnozę. Wiesz co, ja się tu z tobą nie zgodzę i myślę, że kiedy pierwszy raz przeczytałem o tym, powiedziałem, a czyżby się wycofywali z tego, co mieli zrobić? Mówię tutaj NBA, ale oni chyba sprytnie wykorzystują sytuację. Jeżeli rzeczywiście, nie wiem, mówili Alzheimer, ja czytałem, że demencja, ale nie wiem, czy to nie jest to samo. W gruncie rzeczy Donald Sterling został ubezwłasnowolniony częściowo. I wskutek tego Sherry Sterling jako powiernik funduszu powierniczego, który mają, który chyba zarządza też Clippersami, mogła podjąć taką decyzję. I myślę, że ten pozew, w tym pozwie przegra Sterling. Ale kwestia jest taka, czy odwoła się do tego ich, powiedzmy, sądu opiekuńczego, czy to nie będzie podniesione znowu to ubezwłasnowolnienie. Bo jeżeli to się cofnie, on może anulować tą umowę pomiędzy NBA a Sherry Sterling i może tak to się skończyć. Ale jeżeli to mu się nie uda, to przegrał. Donald Sterling przegra właścicielstwo Clippers, nie przegra finansowo, chociaż też częściowo, bo trzeba pamiętać, że umowa pomiędzy NBA, tym funduszem powierniczym a Sherry Sterling jest zabezpieczona. Tam jest podobno postanowienie o indemnification, czyli o zabezpieczeniu roszczeń, polegający na tym, że po prostu Sherry Sterling zapłaci i pokryje koszty, jakie NBA ewentualnie musiałaby ponieść, jeżeli ktokolwiek, w tym Donald Sterling, by pozwał NBA. A jeżeli tak, to Donald Sterling pozywa swoją żonę, ale pozywa też częściowo samego siebie, bo to z jego kieszeni w 50% pójdzie ta kwota na ewentualne to zabezpieczenie. Bo to z tego funduszu powierniczego, w którym mają 50 i 50%, tak? Bo on nie został pozbawiony tego funduszu. On został pozbawiony po prostu zdolności do czynności podejmowania. Więc myślę, że to, co się mówi, że jednak pozycję prawną ma mocną dosyć NBA, dla mnie kwestia, czy uda mu się anulować tę umowę. Czy uda mu się cofnąć to ubezwłasnowolnienie i tam, czy czegoś tam nie da się zahaczyć. Bo jeżeli nie, to ja się tak słuchałem tych analiz, że jednak Donald Sterling jest w NBA, podpisał tą umowę franczyzową, zgodził się na to, że NBA będzie miała bardzo dużą władzę i będzie mogła robić takie rzeczy, które miała podjąć, więc teraz w tym pozwie podobno podnosi właśnie, chce chociażby odszkodowanie za to, że chcą go zmusić do sprzedaży zespołu, ale do tego nie doszło. Więc to jest bezprzedmiotowe, bo do tego po prostu nie doszło. Jeszcze nie doszło, natomiast już. I nie na razie nie dojdzie. Na razie nie dojdzie. Rada NBA, ta Board of Governors, zatwierdziła te papiery, które złożyła Sherry Sterling i Steve Ballmer. To już widziałem dzisiaj na ESPN-ie, że już jest, że NBA zgadza się na tą sprzedaż. Tak, tylko że tu co podnoszą, że jednak on tak jakby w pozwie powoływał się na to, jakby mieli go właśnie to, co mieli 3 czerwca zrobić, tak? Tego nie zrobią. Dla mnie właśnie kluczowe będzie rozstrzygnięcie, czy będzie odwołanie od tego ubezwłasnowolnienia, bo jeżeli to się nie uda, to Donald Sterling finansowo na pewno się obłowi, dostanie miliard i jest fajnie, ale ten taki cały ten dramat może się zakończyć, aczkolwiek to jest ryzyko ze strony NBA. W ogóle można sobie się głowić, kurczę, 2 miliony, 2 miliardy, 2 miliardy dolarów to jest 4 razy więcej prawie niż przewidywana wartość, którą określał Forbes. Bo Forbes określał, że oni są 535 milionów, 2 miliardy poszło. Ale rzeczywiście 4 razy bardziej wartościowy niż Milwaukee. Wiesz co, nie wiem czy są, bo chociażby hali własnej nie mają i to też się podnosi, ale że... To jest właśnie ciekawe, że ze wszystkich rzeczy, które tam są sprzedawane, to tak naprawdę jedyna nieruchomość, jaką przyjmuje Steve Ballmer, to jest ośrodek treningowy. Ośrodek, który podobno jest tam 50 milionów dolarów czy coś takiego,
Tak Są naprawdę przewidywania, że kupuje musiał. kontrakty Tak. zawodników, tak, i prawo do wynajmu Staples Center No, na równi z no ale Lakersami. pamiętajmy, że Steve Ballmer podobno ma majątek rzędu ponad 20 miliardów Tak, dolarów, więc dla tak. niego to jest 10%, więc proszę sobie to przestawić, jeżeli będziecie sobie coś kupować, robić jakąś inwestycję i 10% tego, co macie, to myślę, że dla was aż nie będzie takie straszne na kupno samochodu czy na kupno czegoś. To jest coś takiego. Można tak to upatrywać, taka zabawka dla Ballmera. A Ballmer był dosyć, no jest człowiekiem na pewno bardziej kompetentnym do bycia właścicielem klubu NBA niż Donald Sterling. I zobaczymy, co z tym zrobi. Przewidywania są takie, że nawet jeżeli będzie zarabiał te 60-70 milionów na Clippersach, to i tak 30 lat będzie musiał być właścicielem, żeby mu się to zwróciło. Ale wiadomo, to jest biznes i różnie może być. No i Kawiada jeszcze drożej w międzyczasie. No, to też jest możliwe. No, ta wartość, tak jak wzrasta bardzo wysoko, to pozostali właściciele muszą teraz zakasać rękawy. Jesteś właścicielem jakiejkolwiek drużyny, szczerze mówiąc, jakiejkolwiek. No, skoro taka drużyna jak Milwaukee Bucks, która nie wiem, czy nie jest najmniej, nie wiem, taką upragnioną, tak? Ale gdzieś Nie wiem, tam w Utah ogromnej Jazz ligi, można. tak? Dokładnie, więc jeżeli oni poszli za dużą sumę, a taki zespół jak Clippers, to się boję, co by było, gdyby Knicks poszli na sprzedaż. Czy tam nie byłoby 4 miliardów, Mogłoby być. Ja bym się albo nie trzech, zdziwił. czterech, coś takiego. Więc ja myślę, że NBA ryzykuje, ale mimo wszystko to jest dobry krok, bo Adam Silver podkreślał, że chcą jakoś uniknąć tego zmuszania. Chociaż mówię, wykorzystują sytuację i popatrz, że to, co się teraz dzieje, nie ma żadnego związku z komentarzami rasistowskimi Sterlinga. Ta Tak. decyzja. To jest Nie. właśnie bardzo dobry kierunek ze strony NBA, wydaje mi się. Ale Tak, wiesz. wydaje mi się, jedna rzecz jeszcze tak podsumowując trochę, bo już mogą nas niektórzy nie chcieć słuchać, bo już tak długo gadamy. Tak. Jedna rzecz na koniec. Wydaje mi się, że Sterling po prostu będzie chciał za wszelką cenę udowodnić swoją rację, bo on pieniędzy ma jak lodu. Tak, Obłowi myślę, się że. cholernie na tej sprzedaży, bo z 2 miliardów. Z tego, co tam gdzieś czytałem, w podatkach musi oddać 600 parędziesiąt milionów, także rząd z USA na pewno przyklaśnie tutaj tej transakcji, bo taka kasa wpływająca do skarbu państwa to nic lepszego nie może się zdarzyć praktycznie. Więc ma ponad miliard dla siebie, tak? No, tam do podziału jeszcze z żoną i z tym funduszem, ale ja myślę, że on jest w takim wieku, że on po prostu chce sobie udowodnić swoją rację i robi to dla samego faktu wyjścia przeciwko lidze i pokazania, że można tak. No. Myślę, że tak, bo na pewno go aż tak pieniądze nie interesują, tylko chodzi o jego dumę, o zasady, że on jest właścicielem i tak go pozbawili. Ma jakieś swoje racje, ale myślę, że przegra. Mimo wszystko. Mimo wszystko Donald Sterling przegra w takim sensie, że stracił właścicielstwo i możliwe, że nie dostanie tego odszkodowania. Możliwe, że tego odszkodowania nie dostanie, ale mówię, wynagrodzeniem będzie to, co pójdzie ze sprzedaży, ale to myślę, że będzie porażka Sterlinga. No i chyba nie ma się co oczekiwać. Jako fani NBA byśmy woleli, żeby tak to się skończyło, żeby już o tym nie mówić, Tak jest. żeby przejął Żeby inni się wreszcie właścicieli. wróćmy do koszykówki. Tak, i żeby Clippersi weszli na lepsze tory, bo z takim właścicielem jak Steve Ballmer na pewno będą w stanie zrobić coś więcej niż przez ostatnie 30 lat. Na koniec, jak zwykle, nocą solidką i Tak, have a good night. tak. Ja bardzo szybko, żeby nie zanudzać. Tym razem, jak sobie otworzycie filmik, nie, to nie David Aldridge dostaje Not So Solid Play of the Night, bo David Aldridge jest jak zwykle on the top of his game, jak to się mówi, zawsze profesjonalny, ale ten, kto jest za nim, jest mało profesjonalny. Nick Collison. Chcieliśmy go zobaczyć więcej w tej serii, nie zobaczyliśmy. Oddał 6 rzutów w tej serii, 2 rzuty trafił, 7 punktów, 8 zbiórek. To są jego łączne statystyki. W tle oddaje 6 rzutów i wali 5 takich za krótkich rzutów, dopiero za szóstym razem trafia z dosyć czystej pozycji. No jeżeli Nick Collison nawet na treningu, na rozgrzewce tak pudłuje swoje rzuty, to nic dziwnego, że w ataku Thunder też niestety w tej serii wyjątkowo mało wnosi, więc dzisiaj nietypową Not So Solid Play of the Night za rzuty z rozgrzewki dostaje Nick Collison. Na tym kończymy dzisiaj. Byli z Wami Piotrek Zalita. I Karol Milcarz. Do usłyszenia. Cześć.